Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Młodzi ludzie potrzebują jakichś wzorców, jakichś idoli, tak górnolotnie to brzmi, ale na kim się trzeba wzorować i myślę, że ja już miałem osoby związane z piłką ręczną, czy też swoich rodziców, na których się wzorowałem i młodzi ludzie również to robią, więc często się z nimi spotykam i dlatego nazwałem to swoim imieniem, ponieważ myślę, że jest to pewien magnes, jest to pewna marka i do tego zmierzamy, żeby kiedyś mieć z tego profity w postaci reprezentantów Polski w grupach młodzieżowych i później być może w seniorskich. Chcemy tą piłkę ręczną promować. Część mamy chłopców nawet stąd, także 5 przedział wiekowy, 5 lat 13. Nawet mamy 15-latków, więc to są dzieci ze szkoły podstawowej, które zaczynają swoje przygody ze sportem, z piłką ręczną, ale już grupy gimnazjalne, które są dość zaawansowane, jeśli chodzi o ten sport. No, z młodymi dziećmi w wieku szkoły podstawowej, pierwsze, trzecie klasy robimy dużo zabaw i gier. Półkolonia i obóz sportowy z elementami piłki ręcznej, natomiast już gimnazjaliści no, zasuwają i to ostro. Mamy różne pozycje, więc masz 1,70 m, mógłbyś zostać dobrym skrzydłowym, jeżeli byś był szybki. Do czego zmierzam? Że jest różnorodność pozycji i też predyspozycje, jeśli chodzi o warunki fizyczne. Są i dwumetrowi chłopacy, i ludzie o wysokości 1,70 m, 1,75 m i to też jest ok, także piłka ręczna do tego dopuszcza spokojnie. My działamy już 4 lata po karierze, działamy eventowo i działamy też szkoleniowo. Ponad 800 dzieci w szkoleniu nam się udało zebrać przez te kilka lat, więc to o czym świadczy. Myślę, że jesteśmy dzisiaj tutaj na tym obozie pierwszy rok, ale nie ostatni. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.